Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię, jak skomunikować sterownik firmy Unitronics z serii Unistream z falownikami Unitronics. W pierwszym etapie konfigurujemy port RS485 pod falownik. W zakładce Serial.com ustawiamy VFD, co oznacza falownik, oraz parametry komunikacji Modbus. Należy pamiętać, aby takie same parametry ustawić w falowniku od parametru P14.0 do P14.02. Konfigurację falownika przedstawiono na ekranie. Po ustawieniu parametrów komunikacji, falownik należy dodać do naszego projektu. W tym celu przechodzimy do zakładki Motion i w zakładce VFDS dodajemy nowy falownik. Na początku wybieramy serię, z której nasz falownik pochodzi. W projekcie wybrano UMI EB1. Następnie należy wybrać port, do którego falownik został podłączony oraz nadać mu oryginalny, unikalny numer Modbus ID. Po dodaniu falownika do naszego projektu możemy stworzyć na niego konfigurację. W tym celu przechodzimy do zakładki Configurations, a tam wybieramy model naszego falownika zastosowanego w naszym projekcie. Na potrzeby projektu zastosowano falownik UMI z serii EB1 o mocy 1,5 kW. Dodajemy go poprzez podwójne kliknięcie. Konfiguracja tworzy nam się automatycznie. Jak widać, tutaj w wszystkich zakładkach mamy parametry, które są dostępne do modyfikowania. Po stworzeniu konfiguracji falownik dodaje nam się w projekcie jako struktura w zakładce I/O. W tej strukturze mamy podgląd wszystkich parametrów dostępnych w falowniku. Podczas pisania programu należy pamiętać, aby załączyć bit umożliwiający komunikację, a na potrzeby projektu został załączony również bit umożliwiający cykliczne, stałe odczytywanie parametrów z falownika. Można to wykonać poprzez bit systemowy inicjalizacji cyklu. W drabince dodano specjalną zakładkę z bloczkami dedykowanymi pod konfigurację falownika. Ponieważ stworzona przez nas konfiguracja wgrywana jest do sterownika jako plik, należy go na początku wczytać do naszego sterownika dzięki bloczkowi Load Configuration. Tutaj wybieramy falownik, a następnie nazwę konfiguracji, którą stworzyliśmy. Po wczytaniu pliku do sterownika można całą konfigurację wpisać do falownika dzięki VFD Write Configuration. Tutaj wybieramy tylko i wyłącznie falownik, do którego chcemy daną konfigurację wgrać. Na potrzeby testów przedstawiono tutaj parametry silnika, które zostały ustawione losowo. W
na sterowniku. Wczytujemy plik konfiguracyjny oraz wpisujemy go do naszego falownika. Jak na ekranie widać, parametry zostały zmienione. Oprócz wczytywania pliku konfiguracyjnego do sterownika, a w następnej kolejności do falownika, istnieje również możliwość odczytania całej konfiguracji zapisanej w falowniku prosto do sterownika. Należy pamiętać, że odczytana konfiguracja zapisze nam się jako struktura. Aby wykorzystywać ją później w następnych etapach projektu, należy wykorzystać boczek Store Configuration to File i zapisać znowu naszą konfigurację jako oddzielny plik. Oprócz odczytywania i zapisywania całej konfiguracji falownika, program UniLogic pozwala na wpisanie i odczytywania pojedynczych parametrów naszego falownika. W tym celu używa się bloczków VFD Read Value and VFD Write Value. Na przykładzie przyspieszenia oraz opóźnienia przedstawiono odczyt oraz zapis wartości. Jak widać, w falowniku na ten moment ustawione są wartości 15 sekund zarówno w przyspieszeniu, jak i opóźnieniu. Po zmianie parametry zmieniły się na 5 sekund. Do sterowania ruchem wykorzystano oddzielne bloczki. W projekcie zastosowano sterowanie częstotliwością. Bloki nazywają się Run Frequency and Stop Frequency. I pierwszy blok służy do uruchomienia naszego falownika i zezwolenia na pracę, a drugi do zatrzymania falownika. W programie UniLogic została dodana nowa funkcja o nazwie Scope Trace, dzięki której można stworzyć podgląd zachowania silnika w czasie rzeczywistym. Wszystkie narysowane wykresy są zapisywane cały czas na bieżąco. Można je odtworzyć w każdej chwili. Na ekranie widać wszystkie zapisane pliki, a teraz otwieramy ten ostatni. Dzięki suwakowi możemy przejrzeć dane historyczne, jak nasz silnik zachowywał się w czasie. Każdemu wykresowi odpowiada skala po lewej stronie w tym samym kolorze. Program UniLogic umożliwia eksportowanie tych statystyk do pliku Excel. Jak widać, zebrane dane są bardzo przejrzyście uporządkowane w różnych zakładkach arkusza Excel.
Dziękuję serdecznie za uwagę.